takie śniadanie na słodko, to ja rozumiem. Na dobry początek dnia. Wygląda przepysznie i pewnie będzie tak samo smakować. Do smacznego. Już, już. Dzień dobry, siemanko, witam serdecznie. Łykiem gorącej kawy. Godzina 9 rano, sobota, zaczynamy dzień. Dzisiaj mam trochę roboty, bo muszę na ogrodzie popracować, ale w międzyczasie myślę, że uda mi się coś nagrać. Także siemanko, zapowiada się naprawdę piękny weekendowy dzień. W końcu sobota, co nie? No, zobaczcie, jaką tutaj okazję trafiłem. Chyba na sprzedaż wystawiona, tylko nie ma ceny podanej. 3.0 benzynka, 91 rok. Zainteresowany ktoś taką perełką? Aktualnie stoi w miejscowości Wollenhofen koło Krinlopa. Także ten tego, nie? Takie okazje tylko u Spinkiego. Przystanek i czas na holenderskie Zoutzijnbrood. Specjalnie sobie kupiłem takie pieczywko. Czekajcie, gryzka. Poezja smaków. Ciasto francuskie i mięso mielone. Powiedzcie mi, jak to jest? Jak to jest z tym jedzeniem? Jak to jest z tą żywnością? Całkiem spoko. Że co bym nie pokazał, to ludzie piszą, ale niezdrowo, ale ty jesz niezdrowo, sam cukier, samo to i tak dalej. Słuchajcie, ja jem sobie tak, że to nie jest tak, że ja sobie teraz jem takie ciastko i będę już cały dzień jadł niezdrowo. Później wlecą warzywka, pomidorki, ogóreczki, jakaś sałateczka. Zawsze sobie robię taki balans, że jak zjem coś niezdrowego, to później będę starał się zjeść coś zdrowego. Ale nie o tym mowa, bo zastanawia mnie jedna rzecz. Ostatnio jak pokazałem na mieście te małe naleśniczki z cukrem pudrem, że Holendrzy za tym przypadają, że to uwielbiają, to pojawił się pewny komentarz, że Holendrzy jedzą wszystko niezdrowo, wszystko na słodko i tak dalej, że tego nie da się jeść. I tam rozpętała się ogólnie dyskusja pod tym komentarzem, że tak, że oni jedzą niezdrowo i tak dalej, i tak dalej. I ogólnie wiadomo, Holandia ma kuchnię słabą w porównaniu do Polski czy do innych krajów. Ale powiedzcie mi jedną rzecz. Jak to jest możliwe, że oni mają dużo posiłków gotowych, dużo jedzenia przetworzonego, jedzą niezdrowo, dużo tych frytek, tych wszystkich snaków na głębokim oleju. A mimo tego jest to kraj, w którym stosunkowo ludność żyje bardzo długo. I Holendrzy są aktywni, bardzo długo żyją i są zdrowi. Jak sobie spojrzycie na Holendrów, na holenderskich dziadków, to są zdrowi. Teraz z kolegą mieliśmy taką rozkminę, że tutaj jakaś babcia 90-letnio ciśnie na rowerku, albo wiecie, spaceruje z tymi kijkami, a w Polsce nieraz te nasze babuszki to siedzą na ławce i tu mnie boli, tam mnie boli, o Jezus, to Pan niech już mnie zabierze na tamtą stronę. A tutaj te babuszki czy dziadkowie są mega aktywni, latają to tu, latają to tam. I tak powiem Wam, mam taką rozkminę, no bo skoro wszyscy piszą, że to jest niezdrowy kraj, że oni mają takie niezdrowe jedzenie, to czemu tak długo żyją i czemu są tacy aktywni? No paradoks, nie? No paradoks, paradoks. Po drugie, wiecie, Holendrzy, to oni tak naprawdę żyją sobie według takich schematów i nieraz się z tym spotkałem, że jest piątek czy sobota, to idziemy na frytki, na frikandele, czyli tą kiełbaskę ich. W tygodniu ci nie zjedzą. W poniedziałek, we wtorek ci nie zjedzą. U nich jest jeden dzień, piątek albo środa i oni wtedy mają dzień wyznaczony i idą. A nam się wydaje z boku, że oni jedzą tego dużo i bardzo często. Ale tak naprawdę nie wszyscy jedzą to codziennie. No ale dziwne to jest, że niby to jedzenie takie niezdrowe, że pełno tłuszczu, pełno cukru, a mimo tego żyją długo, są aktywni i ogólnie są zdrowym narodem. Dlatego to wszystko według mnie wydaje się takie dziwne, bo ludzie piszą, niezdrowi oni są, źle jedzą, to, tamto, a żyją i mają się bardzo dobrze. No ciężka rozkmina. Może też tutaj mieć
duże znaczenie genetyka, no bo każdy z nas ma chyba takiego ziomka, czy ziomeczkę, koleżankę, który jest szczupły, wąski, a może jeść ile chce. Ja na przykład mam tak, że jak zacznę niezdrowo jeść i zacznę się obżerać na maksa, to jest miesiąc czasu i mi 10 kilo skacze tak do góry. Lekko. Ja teraz uprawiam sobie sport rekreacyjnie. To też mi dużo daje, bo ja teraz ważę 90 kilo, a ważyłem prawie 100 swego czasu. I gdybym się nie ruszał na siłowni, bo wiecie, że lubię sobie zjeść niezdrowo, to bym pewnie dalej tą stówkę ważył. A tak waga mi się 9 dyszek trzyma i pamiętajcie, 9 dyszek to jest ok. Prawdziwy facet zaczyna się od 70 kg. Tak mi kiedyś ktoś powiedział, oczywiście żartuję, nie? Mów, ale musi być też wzrost, wiadomo, nie? Nie możesz mieć 1,20 m i ważyć 70 kg, bo będziesz grubaskiem. Wiecie, o co chodzi. No ale każdy ma takiego ziomka, który może się na maksa obżerać i ma smukłą sylwetkę. Pamiętam, kiedyś w pracy przyszedł taki młody chłopak, dorąbany, na siłownię chodzi i naprawdę widać, że ten sport uprawia i człowiek się męczy na tej siłowni i bez diety gówno możecie zrobić, nie? Ja na niego patrzę, on taki dojebany, przepraszam, dowalony, przypakowany i mówię do niego, a ty masz jakąś dietę czy coś? On nie, że on codziennie po pracy je pizzę mrożoną. I mówię, kurczę, jak ja bym codziennie miał jeść pizzę mrożoną, to od razu, uwaga, do góry skacze, nie? Kilogramy, jakbym się obżerał. No wiadomo, muszą być też te kalorie. Gościu normalnie się obżerał białym chlebem, normalne kanapki, jakieś mrożonki i dzik. No na pewno też jakiś duży wpływ na to i stopień ma ta genetyka, nie? Ja to mam tak genetycznie, że mogę być grubaskiem. Także muszę się pilnować. Ale pamiętajcie, ja sobie zjem niezdrowo, wypiję sobie niezdrowo, ale ja pracuję, chodzę na siłownię, ruszam się ogólnie w swoim życiu. Bo jakbym się nie ruszał, to bym ważył o wiele więcej. Także ruch jest bardzo zdrowy, mi się wydaje, że nawet wskazany, nie? A wiecie, co ma powiedzieć ktoś, kto się nie rusza fizycznie, a mało tego, ma jeszcze pracę siedzącą. Przykładowo jest kierowcą, czy jakąś pracę siedzącą przy komputerze, no to wtedy trzeba naprawdę się pilnować, nie? Bo każdy też chyba zna takiego chłopaka, który za mało lata, w wieku 18-20 lat był szczuplutki, a 20 lat później po 40 grubasek. No, w ogóle to jest nie do pomyślenia, jak sylwetka, jak kilogramy mogą zmienić twój wygląd wizualny. Jak widziałem przemianę ludzi, którzy mieli taką mega nadwagę, powiedzmy schudli 30-40 kilo, to w ogóle twarz się zmienia nie do poznania. To jest bardzo zaskakujące, jak człowiek może zmienić swój wygląd, gubiąc zbędne kilogramy. Udało mi się na chwilę wyskoczyć, zaraz lecę przy tym ogrodzie, tam działam, ale jest chwila przerwy, także wyskoczyłem i sobie działam tutaj na zajeździe. Ogólnie to jest życie, to jest chillera, nie? Pamiętajcie, żeby lato ściągać długie skarpetki, bo później o, macie część nogi opalone i część nie, ale powiem wam, że chilluję się tak tutaj w mojej wypasionej Toyocie i powiem wam, że marzy mi się taki rejs samotny Toyotą, nawet tą Toyotą, nie? Namiot i dookoła Holandii. Kurczę, zajebista sprawa, tym bardziej, że teraz oglądam TikToki i bardzo dużo ludzi podróżuje sobie samotnie, że biorą namiot, rower i robią jakąś zajebistą trasę, nie? Gdzieś sobie śpią w namiocie, nagrywają TikToki. Ja wam powiem, że mi by to odpowiadało. Tym bardziej, że ja bardzo lubię spędzać czas sam ze sobą, nie? Nie czuję się źle sam ze sobą i nie mam takiej potrzeby, jak niektórzy ludzie muszą być ciągle adorowani, nie? Że muszą mieć wokół masę ludzi siebie, wokół siebie muszą mieć masę ludzi. To ja tak nie mam. Ja mogę być sam spokojnie tydzień, dwa, mógłbym sam być i nic by mi się nie stało. Także rozkminiam taką podróż. Nie wiem, czy w tym roku, ale na pewno chciałbym sobie tak wyruszyć gdzieś samemu. Kurczę, to jest piękna sprawa, nie? Będę niedługo podróżował, bo mam w planach jeszcze w tym roku wyruszyć w jedną podróż. Mam nadzieję, że mi się wszystko uda. Czas pokaże. Ale jest chillera pełna. No, zobaczcie, co tutaj jeszcze mamy do jedzonka. Od sąsiadki. Jakiejś arabki. Zapomniałem skąd, ale jakiś kraj arabski. Nie wiem,
jaki, ale przynosi nam czasem na poczęstunek. Wiecie, to są takie jakby ich gołąbki, to są takie liście i zawija się to danie. Całkiem smacznie wygląda. A tutaj jeszcze widzowie, będzie leczo z tego. Leczo będzie. Wystarczy dodać te sosiwa i mamy komplecik. Piękna i spokojna. Niderlandzka, albo jeszcze w starym stylu. Holenderska. Okolica. O, tutaj sobie starsi ludzie naprawdę fajnie mieszkają. Na spokojnie. Bez stresu. I przede wszystkim pomalutku. Czego życzę każdemu.